wszystkim, z tej strony Sarawi, a wy pewnie się zastanawiacie, co tutaj się w ogóle ciekawego uskutecznia? Otóż już tłumaczę, dzisiaj będziemy rysować, słuchajcie, w VR, czyli goglach wirtualnej rzeczywistości i będzie to, jak już pewnie widzicie, rysunek w 3D, także zapraszam do oglądania. Ogólnie rzecz biorąc, całkiem niedawno zakupiłam FitBrush. To jest program, który pozwala właśnie rysować za pomocą kontrolerów ruchowych do gogli wirtualnej rzeczywistości. I cóż, kupując to w sumie zakładałam, że będę mogła to nagrać i wyjdzie z tego jakiś ciekawy odcinek. No i ostatecznie niedawno udało mi się wreszcie ogarnąć, jak faktycznie nagrywać to, co ja widzę w goglach, tak żeby to miało ręce i nogi i powiedzmy dobrą jakość. I cóż, efekty tego widzicie na ekranie w tym momencie. Jest to dla mnie również pierwsze podejście do tego typu rysunku, ponieważ jak do tej pory miałam okazję jedynie przetestować sobie narzędzia, zobaczyć, troszeczkę spróbować wyczuć te kontrolery przy tym zastosowaniu, nazwijmy to, i uznałam, że na sam początek fajnie będzie, jeżeli narysuję swoją wyspę. Wiecie, tą, która się pojawia w moim outro filmowym i tak dalej. Ponieważ kiedy ją pierwszy raz rysowałam, to zaprojektowałam ją tak naprawdę tylko z jednej strony. Chciałam, żeby miała jakiś ciekawy kształt. No i w sumie nie wiedziałam, jak ona wygląda pod innym kątem. A to była bardzo dobra, fajna okazja, żeby spróbować właśnie narysować ją w sposób taki, który zmusza mnie do myślenia bardziej przestrzennego. No, bardziej przestrzennie przy czymś takim już się chyba myśleć nie da. Podeszłam do tego rysunku w sumie tak, jak podeszłabym do każdego innego. Czyli zaczęłam sobie od szkicu, jakichś prostych kształtów, można to nazwać ramy, na której potem nabudowywałam kolejne warstwy. Zastosowałam narzędzie, które pozwala na taki, powiedzmy, matowy, trochę kreskówkowy kształt. Nie jestem w sumie pewna, o czym ja mówię, bo te narzędzia są dosyć dziwne i jest tam sporo takich, które są po prostu efekciarskie, w stylu jakiś animowany ogień, dym, bąbelki. I w sumie nie ma aż tak dużo narzędzi, które by się dobrze ze sobą zgrywały pod względem tego, jak rozkładają się na nich kolory i światło. Więc w sumie przez praktycznie cały rysunek korzystałam chyba tylko z jednego narzędzia, plus jeszcze jednego za pomocą którego zrobiłam trawę, więc ostateczny efekt przypomina trochę coś plastelinowego, nie wiem. W każdym razie efekt ten bardzo mi się podoba. Zastosowałam tutaj coś pokroju cel shadingu, więc po nałożeniu podstawowych kolorów, oprócz tego, że oczywiście było to cieniowane w 3D, to ja nałożyłam jeszcze ciemniejszy kolor, żeby jeszcze bardziej nadać temu trochę taki kreskówkowy styl. I wydaje mi się, że wygląda to całkiem ciekawie. Oczywiście pozostawię jeszcze wiele do życzenia, no bo jak mówię, było to moje pierwsze podejście do tematu. Ale było to naprawdę interesujące. Oczywiście, kiedy rysujemy w ten sposób, no to musimy myśleć o tym, jak dana rzecz, jak dana struktura będzie wyglądać pod każdym kątem. Ja tutaj zostawiłam parę luk, których nie dopatrzyłam i przez nie można zobaczyć szkic, ale ogólnie rzecz biorąc, byłam zaskoczona tym, jak prosto i intuicyjnie działa cały ten system. W sensie, po jakimś czasie już całkiem odruchowo, można powiedzieć, korzystałam zarówno z interfejsu, jak i tych narzędzi, które tam były dostępne. I naprawdę sprawiało mi to wielką przyjemność. I choć na samym początku trochę się wahałam, czy to na pewno wygląda tak, jakbym chciała, i miałam troszeczkę problemy z uzyskaniem takich efektów, jakie sobie uwidziałam, to już pod koniec czułam się naprawdę pewnie z tym narzędziem. FitBrush zapewnia jeszcze jedną ciekawą funkcję, która również bardzo mocno pomaga przy tego typu rysunkach, szczególnie jeżeli chodzi o architekturę. Mianowicie coś pokroju linijek. To są bryły, do których przykleja się nasze narzędzie rysowania, jeżeli je odpowiednio ustawimy. I bałam się, że będzie bardzo dużo nerwów mi zejdzie, zanim uda mi się po prostu ustawić to tak, jakbym chciała, ale okazuje się, że całość bardzo łatwo dostosować i jest to na pewno lepsze niż próba rysowania prostych linii w powietrzu. Szczególnie, że jak już parę razy wspominałam, moja ręka mi się trzęsie i to dosyć mocno, więc gdybym jeszcze miała próbować na przykład narysować prostą linię dachu, to obawiam się, że to nie wyglądałoby zbyt dobrze. Ostatecznie wydaje mi się, że jest to całkiem ciekawe, chociaż w
brakuje mi mimo wszystko jakichś ciekawych elementów, które mogłabym umieścić z drugiej strony tej wyspy. Myślę, że będę to w pewnym sensie używać jako grafiki referencyjnej, jeżeli chciałabym ewentualnie używać kiedyś, powiedzmy, tej wyspy pod innym kątem. W sensie, wiecie, jakby się na przykład okazało, że chcę zrobić jakąś animację czy coś i potrzebuję się dowiedzieć, co jest z drugiej strony domu. Bardzo przyjemnie było właśnie wymyślać, jakby to mogło wyglądać w ten sposób, ale brakuje mi jakichś dodatkowych, ciekawych elementów. Jednak wydaje mi się, że z tyłu jest to trochę puste. Może trzeba było wbudować jakieś okienko z tyłu tego drzewa, czy coś w tym stylu. Najprzyjemniejszy jednak element całości to była chyba roślinność, ponieważ ona miała taki najbardziej organiczny, płynny kształt i nie trzeba się było przejmować, czy ta linia będzie prosta, czy będzie krzywa, tylko można było w bardzo fajny i ciekawy sposób rozplanowywać, gdzie będą te wszystkie liście, gdzie będą te wszystkie plamy trawy itd. Kolejny element, który sprawił mi wielką radochę, to były te wszystkie rury, ponieważ strasznie spodobał mi się efekt, jaki daje miniaturowa zmiana koloru w niektórych miejscach i faktycznie wyglądało to jak coś takiego wyciągniętego z kreskówki. Więc to był również efekt, który bardzo przyjemnie się uzyskiwało i zastosowałam go w trzech miejscach. Miałam też troszeczkę pola do improwizacji ze względu na to, że ten budynek, że tak to ujmę, jest ucięty u góry na filmie, więc postanowiłam, że na samym szczycie dachu dodam taki mały wiatrowskaz. To jest coś, czego nie zakładał oryginalny design, ale stwierdziłam, że będzie świetnie wyglądać. Ostatecznie myślę, że całość jest całkiem wierna oryginałowi, przynajmniej na tyle, na ile byłam w stanie uzyskać za pierwszym podejściem do tego w zupełnie nowym medium, no i oczywiście w trzech wymiarach. Na sam koniec jeszcze dostosowywałam światło i miałam z tym w sumie największy problem. Z tego wszystkiego spędziłam na tym bardzo dużo czasu, ponieważ chciałam uzyskać trochę podobny efekt właśnie jak na obrazku referencyjnym. Jednakże finalnie postanowiłam po prostu ustawić to tak, jakby to wyglądało stosunkowo dobrze, ponieważ kiedy próbowałam być jak najbardziej wierna oryginalnym kolorom oświetlenia, to cóż, efekt nie był zbyt imponujący. Na sam koniec jeszcze jakieś dodatkowe efekty, dym z komina, chmurki i całość była w sumie gotowa. Było to ciekawe doświadczenie, można to tak nazwać? I z pewnością będę chciała jeszcze w przyszłości parę razy przynajmniej podejść do podobnego wyzwania, można to nazwać, ponieważ świetnie się bawiłam. Naprawdę było to coś, co chciałabym robić częściej. Ja definitywnie mam już kilka pomysłów, co jeszcze mogłabym narysować w VR, więc z pewnością będę się starała to w jakiejś bliżej nieokreślonej przyszłości realizować. A tymczasem wideo dobiega już końca, także mam nadzieję, że taka eksperymentalna, można to nazwać, forma wam się spodobała. Jestem bardzo ciekawa, co myślicie w ogóle o tym rysunku? Figurze? Rzeźbie? Nawet nie wiem, co to jest. Także ja was zostawiam z końcówką nagrania, wyzwaniem tygodnia i pa pa! Thank you.
Witam w wyzwaniu tygodnia, gdzie co tydzień podrzucam wam nowy, dziwny pomysł na rysunek. A dzisiejszy temat brzmi... Drzewo stylizujące swoją fryzurę z liści. Jeżeli będziecie chcieli wziąć udział w wyzwaniu, prześlijcie swoją pracę na sarawistudio.wyzwanie@gmail.com. Nie zapomnijcie się podpisać. Pozdrawiam!